20 grudnia, poniedziałek, czwartego tygodnia Adwentu z Ewangelii świętego Łukasza. Rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Anioł przychodzi do Maryi, przychodzi do jej domku, do Nazaretu, aby powiedzieć jej tą wielką nowinę, dobrą nowinę, cudowną nowinę. Zobaczmy, kiedy opisuje to ewangelista Łukasz, kiedy przychodzi do niej archanioł Gabriel, Maria się w ogóle nie zlękła tego archanioła Gabriela. Dlaczego? Bo Maria była cały czas w relacji z Panem Bogiem. Ona żyła cały czas z Bogiem na modlitwie. Jaka byłaby dzisiaj moja reakcja, jak ja bym zareagował, gdyby stanął przede mną anioł, rzeczywiście bym zobaczył tego anioła, czy przyszedł święty, czy ktoś z wysłanników od Boga. Jak ja bym zareagował? Strach? Niezrozumienie może? Może lęk jakiś? Może bym sobie coś tłumaczył, że mi się zdawało? A Maryja wie i nie jest zalękniona, nie jest przestraszona. Maryja bardziej tylko w treść słów anioła zaczyna się zastanawiać. Ona chyba nie do końca ich rozumie, ale przyjmuje. Przyjmuje. I ta postawa Maryi uczy nas też takiego przyjmowania woli Pana Boga. Przyjmowania tego, co Bóg dla nas przygotował, kiedy właśnie przychodzi do mojego życia. Kiedy możemy powiedzieć, wchodzi głęboko w moją codzienność, w to, co się we mnie dzieje, w moje życie. Kiedy nieraz to moje życie powywraca, tak jak wywrócił, możemy powiedzieć, po ludzku życie Matki Bożej. Młoda dziewczyna, ona gdzieś sobie z Józefem zaplanowała, będzie tak, tak, będziemy żyli w ten sposób, tu sobie zrobimy tak, tu będzie tak. I nagle właśnie przychodzi i mówi, nie, nie będzie tak. Będzie tak, jak Bóg chce. I całość tego życia, to wszystkie wydarzenia, to wszystko, co się dzieje, dla Maryi jest czymś w ogóle nowym. Ale to przyjmuje. To przyjmuje, bo ona wierzy i ufa do końca Panu Bogu. Moi drodzy, i my w naszym życiu musimy ufać i wierzyć do końca Bogu. My musimy być też w takiej relacji. Nie od święta, nie od niedzieli. Nie ze spowiedzią od Wielkanocy do Bożego Narodzenia, ale nieustannie być podłączeni do tego źródła, do tej bazy, którą jest Bóg, żeby zrozumieć życie, żeby zrozumieć te różne sytuacje, które mnie spotykają. Ostatnie dni Adwentu, ostatnie gorące przygotowania będą właśnie różne sytuacje, które musimy przyjąć bardzo chłodno. Nie emocjonalnie, bo emocjonalnie możemy zniszczyć wszystko. Maria uczy nas takiego spokoju, takiej pokory w przyjmowaniu codziennego życia. Zobaczmy, ona przyjmuje dobro i to zło, które się dzieje później w życiu, kiedy patrzy na śmierć Jezusa, na sceny biczowania. Uczy nas przyjmowania wszystkiego ze spokojem serca. I my ze spokojem serca rzeczywiście przyjmijmy te najbliższe dni przygotowania adwentowego. Żeby nic nie rozwaliło tego naszego serca, żeby nic nie zanieczyściło tego naszego spokoju, tej ciszy, tej miłości w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, na Jego narodzenie. Tego wam z serca życzę na te ostatnie dni. I z serca wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia, do zobaczenia jutro.